burning into embers. What does a fire burn so cold? As the days keep rolling on, we're living in hell. Od 2 lat piję wyłącznie wodę z górskiego źródełka. Wodę, którą dotyka deszcz, liście i robaki. Żywą wodę. Zima jest czasem do wewnątrz. Codziennie rano zaparzam mieszankę ziół wątrobowych, bo wątroba to złość, a złość mieszka w środku. Zima jest dobrym czasem, aby pracować z tym, co wewnątrz. Zioła, które mam, są zbierane na polskich łąkach i suszone. W przeciwieństwie do tych ze sklepów zielarskich, nie przechodzą procesu higienizacji, a więc zawierają prawdziwą mądrość i jakość natury. The weight of the world on your shoulders. Always ending up the same. Zimny koniec roku to czas na sezonowość granatów, moich ukochanych owoców. W Polsce te najlepsze pojawiają się koło listopada. Na giełdzie dostępne są w cenie 2 zł za sztukę, co sprawia, że objadam się nimi na potęgę. Ich sprężysta kwaśność, która pod wpływem zębów dosłownie wybucha w ustach, jest niesamowita. Lubię celowo zostawić trochę tych białych skórek, aby całość przełamać ich ostrą gorzkością. Zima sprowadza do tego, co w nas cierpkie. Time goes by, won't we keep head around in circles, never letting go, never letting go. Zimowy kadr i wiesz, a ty taka kolorowa. A widać, tam jest zima? No na maksa. Kaki to owoce, które w Polsce możemy kupić tylko późną jesienią i początkiem zimy. Niestety większość ludzi kupuje w wersji niedojrzałej i w takiej też je zjada. W tej postaci nie mają one nic wspólnego z tym, czym naprawdę są i jakie doznania naprawdę niosą. Ich czas na zjedzenie przypada w momencie, kiedy są miękkie. Miękkie, rozlane, rozpadające się. Takie owoce nasycają, mają intensywny, słodko-kwiatowy smak. Bardzo chciałabym, aby wszyscy mogli to poczuć. Lubię wytrawne kolacje, zwłaszcza po całym dniu słodyczy. Przygotowywanie tej całej kolorowej tęczy jest w jakiś dziwny sposób przyjemne. Ogrzewanie się tłuszczykiem, tym co ciężkie i oleiste, jak zima. Surowe wrapy to moje odkrycie tego roku i jem je namiętnie już od wielu miesięcy. To świetny zamiennik chleba i pszenicy. Nie zawierają glutenu, soli, olejów ani cukru. Zaspokajają chęć na słone przekąski, nasycają na długo i głęboko. Można wypełnić je czymkolwiek się zechce. Totalna dowolność, komponowanie własnych wariacji na temat swojego owrapa.
tym wszystkim są surowe, co czyni je jeszcze bardziej wspaniałymi. Jeżeli Wy chcecie zacząć ukręcać tej zimy swoje wrapy, to w pierwszym komentarzu pod tym filmem zostawiam Wam link. A to był kolejny już foodbook na moim kanale o tym, co daje, co przynosi nam zima.